Cześć, tu Zuzia z Centrum Nauki Kopernik. W końcu otworzyliśmy się dla zwiedzających i w związku z tym chciałam Wam pokazać jeden z moich ulubionych eksponatów. Może nie wygląda zbyt imponująco, ale niech Was to nie zmyli. Widzicie teraz jasny kwadrat na ciemnym tle. Odpowiedzcie sobie na pytanie, jak określilibyście kolor tego kwadratu. Czy jest on bardziej biały czy czarny? Teraz spójrzcie na kolejny kwadrat, który się pojawił. Jakiego on jest koloru? A jakiego koloru jest pierwszy kwadrat? A teraz niespodzianka. Kolejny kwadrat. Jak tym razem nazwalibyście te kolory, które widzicie? Dobra, jeszcze jeden. Obiecuję, że to już naprawdę koniec. Zachęcam Was do określenia kolorów wszystkich kwadratów. Czy kolor pierwszego nadal nazwalibyście tak samo jak na początku? A kolor drugiego i trzeciego? Gdzie według Was przebiega granica między białym a szarym, albo między szarym a czarnym? Czy pierwszy kwadrat jest obecnie bliżej białego czy czarnego? Eksponat, który właśnie Wam pokazałam, nazywa się Bielszy odcień bieli. Efekt bardzo podobny do tego, który mogliśmy zaobserwować, możemy zobaczyć codziennie w nocy na niebie. Księżyc wydaje nam się bardzo jasnym obiektem, a w rzeczywistości odbija jedynie 12% światła, które na niego pada, a do nas na Ziemię dociera go jeszcze mniej. Dlaczego więc Księżyc wydaje nam się taki jasny? To kwestia nie tylko intensywności światła słonecznego, które odbija, ale także fakt, że widzimy Księżyc w nocy, kiedy jest ciemno dookoła nas, a także na niebie. Ale to nie jedyna sytuacja, w której nasze zmysły odbierają bodźce w różny sposób w zależności od kontekstu, chociaż nie zawsze stoją za tym te same mechanizmy fizjologiczne i nie zawsze dotyczy to bodźców wzrokowych. Na przykład w ciągu dnia dźwięk normalnego głosu ludzkiego brzmi zupełnie naturalnie, a w nocy, kiedy wszędzie panuje cisza, taki dźwięk może być nawet bolesny dla ucha. Na pewno też zdarzyło się Wam siedzieć długo w jednym zamkniętym pomieszczeniu, wyjść na chwilę i dopiero po powrocie zobaczyć, jak silny zapach tam panuje. Z kolei porady modowe bardzo często zalecają błękitne lub zielone ubrania, by przez kontrast podkreślić rudy kolor włosów. Takich przykładów można by znaleźć jeszcze bardzo wiele, do czego Was gorąco zachęcam. W jakich sytuacjach zauważyliście, że kontekst zupełnie zmienił odbiór jakiegoś bodźca? Bielszy odcień bieli, tak jak i inne nasze eksponaty, można interpretować na wiele różnych sposobów. Nie ma też jednej wytyczonej ścieżki, po której powinny podążać nasze myśli po jego zobaczeniu. Tutaj na przykład moglibyśmy zadać sobie pytanie. Skoro nasze zmysły są tak wrażliwe na zmianę kontekstu, to czy w ogóle możemy im ufać? Ale to jest już trochę inny temat, z którym pozostawię Was samych. Pamiętajcie, żeby przed odwiedzinami w Centrum Nauki Kopernik dobrze się przygotować i wziąć ze sobą maseczkę.